Jak zajrzymy do rozmaitych rankingów zatłoczenia miast i metropolii na świecie, to okazuje się, że wcale nie Warszawa jest w Polsce najbardziej zakorkowanym miastem, a Poznań, który uplasował się na niechlubnym 21 miejscu, co dla jego mieszkańców oznacza mniej więcej tyle, że spędzają rocznie, poza zwykłą podróżą, dodatkowych 87 godzin w korkach. To kupa czasu, można by powiedzieć, i o tym, dlaczego Polacy w Warszawie, w Poznaniu, ale też w innych miastach jakoś niechętnie rezygnują z komunikacji samochodowej, a może właśnie nastawiają się coraz bardziej na zrównoważony transport i ekologiczną podróż do pracy czy do szkoły, o tym porozmawiam z naszą znakomitą gościnią, a jest nią dzisiaj pani dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska, socjolożka, psycholożka, badaczka w projekcie Comobility, realizowanym w Delabie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, Dzień, Kasiu. Dobry. Dzień dobry, witam. Serdecznie. Kilka słów o projekcie na początek. Co-Mobility zawiera w sobie komponent mobilności, więc o tych samochodach dzisiaj porozmawiamy. Czym zajmujecie się w Waszych działaniach badawczych? Co-Mobility to jest rzeczywiście taki bardzo duży, międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy. I jest tutaj zaangażowanych dużo ludzi i dużo podmiotów. Tu mamy i Uniwersytet Warszawski, tu jest doktor Ania Nicińska, liderka projektu, ale mamy też Szkołę Główną Handlową. Mamy dwie Politechniki, Warszawską i Krakowską. Miasto Warszawy, Miasto Lublin, Miasto Kraków i NGOs, czyli Fundacji na Miejscu, a także dwa zespoły norweskie, Norwegian Institute for Research i FNI. Więc mamy i ekonomistów, i psychologów, i socjologów, i antropologów, i fizyków, i matematyków, i pewno mogłabym tak wiele jeszcze wyliczać, i wszyscy pracujemy dla wspólnej sprawy, czyli chcemy, żeby, żebyśmy się poruszali po mieście bardziej sprawnie, bardziej bezpiecznie, bardziej ekologicznie i rzadziej korzystali z samochodów. Szczególnie, muszę Ci powiedzieć, że z tym poznaniem to mnie zaskoczyłaś trochę, bo rzeczywiście w największym korku w życiu byłam w Poznaniu, ale w Warszawie jest sama, wiesz, jest bardzo ich dużo i na razie zamiast obiecanych miliona drzew, mamy milion samochodów, to jest więcej niż mieszkańców i te korki widać, słychać i czuć. Warszawa, 20, 44 miejsce w tym rankingu. My średnio 62 godziny spędzamy ponad wymiarowo w korkach, a jeśli chodzi o te statystyki samochodów, to w Polsce na 30 milionów samochodów jeździ po ulicach, z czego 22 miliony to są samochody osobowe, czyli można powiedzieć, że trzech na czterech Polaków posiada własny samochód. Dlaczego w ogóle przyglądacie się transportowi? Pojawia się taka kategoria zrównoważonego transportu. Ostatnio słyszymy o zrównoważonym rozwoju, coś na przecięciu społeczeństwa, ekonomii, środowiska, ale przez wieki, wieków to, co się po prostu działo, to, to się działo. A teraz myślimy o tym, że to ma być zrównoważone. Co z czym się ma równoważyć, żebyśmy żyli dostatnio i sprawnie? No tak, powiedziałeś: 44. miejsce to jest, a imię jego: 44. To może tak jakoś u nas zawsze. Ale tym razem to nie jest chyba liczba, którą należy się chwalić i lubić. i ja myślę, że my żyjemy w czasach dużej zmiany i zauważyliśmy, w końcu zaczynamy zauważać, może nie zauważyliśmy, że tniemy gałąź, na której siedzimy, że w tym momencie, jeżeli ciągle będziemy konsumować, co, ciągle będziemy czerpać, to w końcu nie starczy I nie starczy nie tylko dla tych, co po nas, ale też i dla nas. I, i, I takie właśnie hasła jak kryzys klimatyczny, katastrofa klimatyczna, to już się powoli zaczyna przesączać dość społecznej świadomości i zaczynamy też zauważać, że, um, że to co my robimy, czyli to co, to co kupujemy, jak się zachowujemy, też ma na to wpływ. I jak mówię, to jest dopiero początek, bo, bo w naszych badaniach, tych, które dopiero zrobiliśmy jakościowych, więc trudno mówić o, o generalizacji wyników na populację, widać, że to nie jest jeszcze taki pierwszoplanowy ludzi problem, jeżeli mówią o transporcie i myślą o transporcie. Natomiast to się już zaczyna robić. No, czyli wracając do Twojego pytania, zrównoważony rozwój, zrównoważony transport. To jest, to jest takie racjonalne podróżowanie, czyli wybieranie takich środków transportu, które, które będą zarówno, zarówno nas dowoziły bezpiecznie, szybko, ale też będą ekologiczne i ekonomiczne. I takich właśnie sposobów transportu my poszukujemy, szczególnie w miastach. My się zajmujemy badaniem miast, bo w miastach my bardzo często przemieszczamy się na takie krótkie odcinki. I niekoniecznie na tych krótkich odcinkach musimy zawsze wsiadać w nasz samochód i, i nie jechać. Możemy korzystać z bardzo różnych środków transportu, szczególnie też traktując je tak jak takie puzzle, bo to też jest jedno ze składowych definicyjnych zrównoważonego, no, zrównoważonego transportu. Czyli możemy jeden odcinek przebić tak, drugi odcinek przebić tak, wrócić inaczej, nie wiem, rowerem, hulajnogą, komunikacją miejską. I chcielibyśmy, żeby, żeby to nie było tylko w takich marzycielskich wizjach, tylko żeby to się rzeczywiście działo na ulicach nie tylko Warszawy, ale innych miast. No, ale jak tę marzycielską wizję przełożymy na codzienność, i wyobrażam sobie rodziców lekko zmęczonych już o 7.15, którzy próbują załadować swoje dzieci na hulajnogi, rowery do komunikacji miejskiej, żeby w pośpiechu objechać trzy szkoły i na ósmą rano być jeszcze u siebie w pracy, to chyba racjonalny środek transportu, tak patrząc nawet po, po, po własnych doświadczeniach czy, czy po ulicach warszawskich gdzieś w okolicach placówek szkolnych, to ten racjonalny środek transportu to chyba najczęściej jest jednak samochód. Czy tak wynika? Z waszych badań, czy może to są takie tylko stereotypowe przekonania wygodnickich rodziców, że wsadzić dziecko w samochód jest sprawniej niż na przykład podjechać metrem e, czy hulajnogą? To znaczy, tak. Nasz projekt jest obliczony na trzy lata i my jesteśmy w tym momencie po pierwszym roku, czyli zrobiliśmy badania jakościowe. Mi osobiście najbliższe, bo, bo się właśnie nimi zajmowałam, samą grupy fokusowe. Natomiast to są takie badania na bardzo wyselekcjonowanych próbach, jest tych. Osób relatywnie mało, bo w każdej takiej grupie było około 5-6 osób, więc my nie możemy powiedzieć, że w tym momencie, że Warszawiacy albo Warszawcy, rodzice myślą tak i tak. W tym momencie jesteśmy w bardzo ważnym y, momencie naszego projektu, bo właśnie na dniach rusza badanie ilościowe, czyli po tym badaniu ilościowym będziemy mogli Powiedzieć, jak rzeczywiście myślą rodzice w Warszawie, a później, jak myślą w ogóle Warszawiacy, bo ta próba zostanie rozszerzona na, na mieszkańców Warszawy. Na razie skupiliśmy się na rodzicach, bo bycie rodzicem to stawanie się rodzicem, to jest taki rzeczywiście moment zmiany świadomości, tożsamości, ponieważ z jednej strony stajemy się bardziej refleksyjni, z jednej strony myślimy sobie, no, co właściwie. Po nas zostanie, jak, co my tym następnym pokoleniom po sobie zostawimy, bo to już są nasze następne pokolenia. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że zaczynamy na tę mobilność patrzeć. Też trochę inaczej, to jest po prostu trudniejsze. Poruszanie się, poruszanie się po mieście, tak jak sama powiedziałaś, czy, czy do szkoły, czy do przedszkola, i tu zakupy, i tu a jeszcze wcześniej ten cały staw typu, nie wiem, wanienka, nocniki i tak dalej, to po prostu trzeba ze sobą przewieźć, wózki i tak dalej, i tak dalej, i nagle miasto zaczynamy widzieć zupełnie inaczej. Nagle się okazuje, że, że takie przejechanie z punktu A do punktu B nie jest wcale takie łatwe. Więc stanie się rodzicem, bycie rodzicem, to jest właśnie taki newralgiczny punkt, kiedy jakby walczą z nami takie, w nas takie dwie przeciwstawne tendencje. I, I my sprawdzamy, jak jest. I oczywiście z badań jakościowych, jak, jeszcze raz powiem, nie można tutaj generalizować wyników na, na populację, ale rzeczywiście wychodzi na to, że ten taki krótkoterminowy zysk, czyli to, że ja dowiozę dziecko na, na czas, zdecydowanie wygrywa. Tutaj mówi się, te pięć minut rano bardzo dużo znaczy, tak? to nie jest takie zwykłe pięć minut, i w związku z tym, związku z tym często wybieramy samochód. Często wybieramy samochód też że z powodu takiego, że jest zła pogoda. Okazuje się, że w Polsce y, bardzo rzadko jest dobra pogoda. I y, y, że dobra pogoda, to znaczy musi być ciepło, ale nie za ciepło. Nie może padać. Nie może, y, nie może wiać wiatr, nie może być błota. Nie może być też ciemno. Y, więc y, naprawdę, y, jak tak policzymy, to mało mamy takich dni, kiedy mamy tą super y, dobrą pogodę. I my właśnie pracujemy nad tym, żeby zmienić postawy ludzi, żeby, żeby prowadzić takie działania, w tym też działania edukacyjne, żeby ludzie zauważyli, że to wcale nie musi tak być. No bo na przykład z tą pogodą, prawda? Mamy o wiele zimniejsze kraje, w których dzieci jeżdżą na rowerach, nawet kiedy na drogach jest śnieg, czy jest zimniej, czy pada deszcz. No a u nas zdecydowanie rzadziej. I też chcielibyśmy, żeby. Ludziom bardziej się wiązało to że rzeczywiście to, co robią w zakresie transportu i mobilności, ma wpływ na to, jaki, jaki klimat jest i jaki klimat będzie. Czy w tych argumentach tych broniących się samochodowych rodziców w ogóle pojawia się taka narracja ekologiczna? Bo czy, czy no na przykład, no powiem z doświadczenia własnego, wczoraj jechałam komunikacją miejską, bardzo lubię i sobie jakoś chwalę tą warszawską komunikację miejską, ale spojrzałam od razu na aplikację w telefonie, wycieczka do pracy, do szkoły, z powrotem zakupy, to było dla mnie prawie 11 kilometrów. Na nogach. Mhm. Nie ma wielu takich dni w tygodniu, kiedy mogę sobie pozwolić na 11 km spaceru za rękę z nieletnią, która dodatkowo jest pewną atrakcją, ale też i obciążeniem, jak o tym wiemy. Mhm. I, i, I nie powiem, żeby motywacją moją podczas tego wyboru była ekologia. I zastanawiam się, na ile taka motywacja czy taki argument właśnie proekologiczny, czy myślenia o pokoleniach kolejnych, następnych na naszej planecie realnie pojawia się, a na ile to jest ciągle dyskusja, właśnie rozstrzyganie tej wygody, kosztów. No, przy naszych kosztach benzyny w tym momencie to być może mhm. jest w ogóle argument kluczowy, dlaczego wybieramy komunikację miejską darmową dla dzieci w Warszawie, co też pewnie jest nie bez znaczenia. Mhm. Czy ta myśl ekologiczna to jest takie trochę dorabianie teorii, bo tak. musimy o tym rozmawiać jako badacze? Czy rzeczywiście rodzice mają takie poczucie, że robią coś takiego dobrego w tych wywiadach, oczywiście nie generalizujemy, ale w tym, tak, co czy usłyszałaś. Rodzice, czy, czy rodzice rzeczywiście mają takie, takie poczucie, no to my się dowiemy po badaniach jakościowych, ilościowych, po badaniach jakościowych, które robiliśmy? Yy, to rzeczywiście okazało się, że nie. I to, mnie, i, I to mnie trochę zasmuciło i trochę zdziwiło, bo rzeczywiście, jak jesteśmy w tej swojej bańce, to nam się wydaje, że, że wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym myślą, a później no i po to się robi badania, tak? Wychodzimy do ludzi i okazuje się, że, że są różne argumenty. I jeżeli chodzi o niekorzystanie z samochodu, ale właśnie w jakiś inny sposób docieranie do, na przykład do szkoły, to przede wszystkim pojawiała się Potrzeba ruchu. My też robiliśmy te badania w dość specyficznym okresie, znaczy teraz nie ma niespecyficznych okresów, ale robiliśmy badanie na początku października 2001 roku, to, to był, czyli początek roku szkolnego, już byliśmy po całym roku lockdownu i tak naprawdę szykowaliśmy się na następny lockdown, który rzeczywiście nastąpił, więc była taka przerwa, i dużo rodzic wielu rodziców miało. Chęć i taką potrzebę ruszania się, tak, że, 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 żeśmy się tak zasiedzieli przy tym covid i w związku z tym trzeba się bardziej ruszać. Więc potrzeba ruchu, potrzeba takiego właśnie usportawiania się i też potrzeba socjalizacji. Tutaj rodzice zwracali uwagę na to, że dzieci siedzą przy tych komputerach, same siedzą w domu, więc fajnie by było i dobrze by było, gdyby na przykład w drodze do szkoły mogły pójść z kimś, na przykład z, z jakimś kolegą z klasy, czy, czy, czy ze szkoły. Czyli pójść, pojechać, czyli właśnie komunikacja miejska, czy, czy rower. Tutaj były bardzo ważne, natomiast nie, spontanicznie się ten klimat nie pojawił. Oczywiście rodzice do twierdzili, że tak, no to jest dla nich coś tak, innego, że, można ta, ta, twierdzić, tak, jak pani że doktor ważne, pyta. Oczywiście. Natomiast to się spontanicznie nie pojawiło w żadnej z grup, które, które prowadziliśmy. Potrzeba ruchu, tak, potrzeba Socjalizacji, tak klimatycznie, nie. Koszty, też troszeczkę koszty. Przy czym ja się już dawno nauczyłam, że, że ludzie nie myślą tak logicznie, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli to widzieć czasem. Natomiast samochód bardzo często jawi się jako najtańszy. To znaczy, jeżeli go już mamy, to, no to po prostu on jest i się nim jeździ. Mniej myślimy. Albo może myśleliśmy, bo jak tutaj wspomniałaś, to się może zmienić z powodu galopujących w górę cen benzyny. Natomiast o tym się już tak mniej myśli, że do tego samochodu trzeba wlać benzynę, że, że, że trzeba poddać go jakimś przeglądom, że jego cena jest taka duża, jeżeli on już jest skupiony, to on po prostu jest, no to jeżeli jest, dlaczego mamy go nie wykorzystać. A potem jeszcze w Warszawie odstać w korkach 62 a, godziny. A potem jeszcze Niezależnie od pory roku, czy słońce świeci, czy pada deszcz. Jak popatrzymy na statystyki ZTM-u warszawskiego za 2021 rok, to w ZTM-ie transportem publicznym podróżowało ponad 809 milionów pasażerów. To i tak było mniej niż przed pandemią, oczywiście mhm. jakąś jedną trzecią, bo ta pandemia tutaj e, troszeczkę wypleniła e, pasażerów. No, ale myślę, że ci rodzice, czy też ci podróżni, którzy mieszkają w bezpośredniej bliskości sieci ZTM Komunikacji Miejskiej, są w sytuacji komfortowej. A co jest, jak ktoś mieszka na przykład pod Warszawą? No nie widzę możliwości dojazdu na hulajnodze złomianek Łomianek, Izabelina czy Pruszkowa. Czy te argumenty takie, takie logistyczne, czasowe wtedy przeważają? Czy są jakieś takie, jak powiedziałaś, puzzle komunikacyjne, że hulajnogą do metra, metrem do, wiesz, do pociągu? Mm -hmm. bo, bo być może jest tu bardzo proste wyjaśnienie. Jeżeli ktoś mieszka w odległości pięciu minut na hulajnodze do szkoły, to może sobie na to pozwolić. Jak ktoś dojeżdża z Pruszkowa, czy z Grodziska, czy z Izabelina, jest trochę bardziej złożony jego proces dojazdu i wtedy te argumenty komfortu, ekologii, prawda? I chodzą na dalszy no, plan. Tak, Takie życie poranne, szczególnie przy tych oczywiście, pięciu minutach. Oczywiście to, gdzie mieszkamy, ma bardzo duże znaczenie. Myśmy robili. Badania w trzech szkołach, one były wybrane absolutnie nieprzypadkowo, bo z jednej strony mieliśmy szkołę w Anii, taką podmiejską, gdzie właściwie dość dobrą infrastrukturą oczywiście można tam parę rzeczy poprawić, ale tam mieszkańcy mieli też wszystko. Gdzieś obok siebie mogli, i właśnie do szkoły, czy do lekarza, czy do urzędu udać się u siebie. Mieliśmy z drugiej strony szkołę na targówku, taką koło takiego bardzo dużego węzła komunikacyjnego. Tam jest też obok metra trocka, metro trocka jest obok, czyli. To jest taki, jak sami mieszkańcy mówili, taki punkt przeładunkowy. Tak dużo dróg szybkiego ruchu, dużo takich z ich perspektywy niebezpiecznych dróg też dla dzieci, i w związku z tym właśnie to, to metro, które z jednej strony pomogło dostać się do centrum, natomiast z drugiej strony sprawiło, że Wiele osób z jakichś podwarszawskich miejscowości przyjeżdża właśnie tam. Tam parkuje samochody, tam jest tłok, i następnie jedzie metrem. No i trzecia szkoła to była Szkoła na Powiślu, i to jest takie zielone, zielone piękne miejsce w centrum Warszawy, gdzie rzeczywiście. Pojawiły się na przykład, to były jedyne, jedyne grupy właśnie na Powiślu, gdzie pojawiły się twierdzenia, że właściwie można nie mieć samochodu. No można nie mieć samochodu, bo wiele rzeczy jest w takim dystansie, który możemy pokonać właśnie czy, czy komunikacją miejską, czy na rowerze. Natomiast w tych innych, dwóch innych lokalizacjach absolutnie samochód to było coś, co, co jest koniecznością. Tutaj nie ma się zastanawiać, nie mam się co zastanawiać, czy, czy mieć, czy nie mieć, po prostu musimy mieć. Możemy się zastanowić, czy mieć dwa, czy jeden i y, jaki on ma być. Natomiast to, że on jest, jest po prostu koniecznością, jeżeli tylko można sobie na niego pozwolić, to, y, to tak. I wspomniałaś jeszcze o widzie, że on zmienił, y, zmienił trochę zwyczaje. Ja bym powiedziała, że on zmienił bardzo y, nasze zwyczaje. No, pamiętamy te, te takie puste autobusy na samym początku pandemii. I teraz to już wróciło do normy. Nie, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że, że, że patrząc na zatłoczenie, że, że znów jesteśmy w tej, tej, tłocznej, tej, tej tłocznej normie. Natomiast pojawiła się właśnie wśród rodziców taka y, duża obawa o bezpieczeństwo, y, właśnie puszczania dzieci komunikacją miejską. Tak? Bo czegoś, czego myślę przed pandemią jeszcze. Nie mieliśmy, czyli właśnie tego, że, że dlatego jadę samochodem, żeby było po prostu bezpiecznie, żebym miał te swoje wirusy, swoje bakterie w swoim samochodzie, żeby nikt mi nie dotykał niczego. Natomiast właśnie puszczenie dziecka samochodem było już, już problematyczne, no bo ona się zarazi. I to bezpieczeństwo właśnie, że ktoś będzie dotykał, czy nie wiem, wypożyczonej hulajnogi, czy wypożyczonego roweru, to to bardzo wybrzmiewało w naszych badaniach, więc tak, tak wygląda teraz. Rzeczywistość, ja myślę, że to znów się zmienia, i dlatego będziemy to monitorować, natomiast, natomiast, natomiast tak, wyglądała, tak wyglądała rzeczywistość, że po prostu ludzie z powodu bezpieczeństwa rzadziej chcieli, rzadziej byli chętni, żeby, żeby dziecko jechało. Do szkoły komunikacyjnej. I oczywiście, jeśli już mówimy o bezpieczeństwie, to, to musimy też zwrócić uwagę na, na takie inne bezpieczeństwo niż, niż komunikacyjne. My mamy, szczególnie w Polsce, takie helikopterowe rodzicielstwo, tak, że musimy to dziecko tak ekskortować, tak na niego huchać, dmuchać. I rzeczywiście, wśród rodziców młodszych dzieci to było bardzo ważne, że, że ta komunikacja, którą my jako dorośli cenimy to dla na przykład młodszego dziecka wydawała się niebezpieczna, że dziecko nie tylko komunikacyjnie, ale że dziecko na przykład będzie narażone na jakieś, na jakieś ataki, jakichś współpasażerów, tak zwanych złych ludzi i, i ci źli ludzie naszemu dziecku zagrożą. Więc to są wszystko obawy, z którymi się rodzice jak najbardziej mierzą i, i, i z których, które sprawiają, że rzeczywiście ta kwestia ekologii i klimatu jest zacznięta na, na dalszy plan. Podkreślałaś, że w Polsce, w Polsce, czy prowadzicie takie badania porównawcze z innymi krajami? Nasze badanie w tym momencie jest ograniczone do Polski, natomiast oczywiście jesteśmy po przeczytaniu tony literatury i, i w innych i, krajach mniej rodzice boją się i, o swoje dzieci? No to znaczy pewno jakby się ich zapytać, to powiedzieliby, że się boją tak samo, natomiast no, na przykład mniej się boją, że dziecko złapi katar i bardziej chyba. Mają... Już widzimy te bosy dzieci w Skandynawii, Już które są hartowane w przedszkolach na dworze i bardzo dobrze dla ich zdrowia. Jak I pokazują bardzo dobrze badania. dla ich zdrowia, tak, więc a z są widzimy te matki wiążące szaliczki tak w Polsce. W połowie czerwca. To, 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 jest, to jest, a na, z drugiej strony wiemy, że w Polsce jest o wiele mniejsze zaufanie społeczne niż w innych krajach, więc my się po prostu tak bardziej boimy, że nasze dziecko gdzieś będzie, gdzieś będzie szło i, no i też jest kwestia infrastruktury. My to oczywiście monitorujemy, patrzymy, badamy, jak wyglądają drogi do szkoły w innych krajach, jak wygląda to u nas, jak wygląda na przykład oświetlenie, tak? czyli, czyli taka, taka właśnie, takie właśnie coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, że rzeczywiście możemy puścić to dziecko same, albo właśnie w towarzystwie innych dzieci czy ludzi. U nas też jest, mam nadzieję, że to się zmieni, ale jest taka mniejsza chęć do tego, żeby robić pewne rzeczy wspólnie. Ja myślę, że pandemia to jeszcze, jeszcze bardziej niestety zminimalizowała. To znaczy, Przynajmniej w badaniach jakościowych. Nie, nie wyszedł nam taki pomysł, żeby, żeby na przykład y, móc puścić swoje dziecko z innym rodzicem. No właśnie, takie podwożenie rano do szkoły cudzego y dziecka? Y no, no właśnie, znów badania jakościowe. To nam nie wyszło. Natomiast ja z drugiej strony sama znam takie sytuacje. Sama jestem mamą dzieci i wiem i wiem jak to, jak to wygląda. Więc na pewno się to zdarza. Na ile często się to zdarza będziemy mieć? O badania ilościowych. Kasia, jakie są dalsze kroki w waszym projekcie? Bo macie bardzo dużo danych jakościowych. Opowiedziałaś teraz o, o wynikach i, i wywiadów i fokusów i macie ten cały wsad. Jakościowy i co z tym będzie się działo dalej, i jakie mm -hmm. będą efekty takiego projektu? Bo jesteśmy w takiej wizji e, świata idealnego, tych takich patchworkowych e, modeli komunikacyjnych, zrównoważonego rozwoju, transportu, ekologicznych rodziców, którzy mają dużo czasu rano. E, jak to przełożycie na jakieś konkrety? Czy będą konkretne efekty tego projektu? Mm. Mam bardzo dużo nadzieję, że będą efekty, bo my rzeczywiście nie robimy badania na półkę. To, że, że, to nie jest badanie, że to jest badanie aplikacyjne, że to nie jest badanie, z których napisze się kilka publikacji, które się gdzieś tam wydrukuje albo innie i nie i koniec, to zakończy nasz, pro, nasz projekt, to, to, to zupełnie tak ma nie wyglądać w naszym przypadku. My rzeczywiście chcemy tą rzeczywistość zmienić i jak już mówiłam. Mamy trzy lata, jesteśmy po pierwszym roku i, i w tym takim trybie badanie... Testowanie, wprowadzanie. Jesteśmy w tym momencie na etapie badania, czyli patrzymy, jakie są postawy, dlaczego one takie są, i jak Ci już mówiłam, zaczynamy już badanie ilościowe, znaczy zaczynamy field badania ilościowego, czyli ono rzeczywiście rodzice zostaną już chwila, moment ankiety do wypełnienia. My te ankiety wcześniej przygotowywaliśmy. I testowaliśmy, już było badanie pilotażowe, więc zbierzemy za, za kilka tygodni, będziemy mieli już wyniki tego badania. I, I oprócz tego, ja mówię o badaniach społecznych, no bo one są mi najbliższe, ale oprócz tego. Dzieją się różne rzeczy równolegle. Jak mówiłam, mamy wielkie konsorcjum, więc bardzo dużo różnych specjalistów z różnych dziedzin, więc monitorujemy ruch samochodowy, monitorujemy ilość spalin, tak, to wszystko jest, jest sprawdzane, będzie w to włączone uczenie maszynowe, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. I my właśnie już trzymając się tej metafory, puzli, chcemy to właśnie wszystko, wszystko połączyć tak, żeby rzeczywiście te postawy się zmieniły. W tym dochodzą też jakie działania nasze edukacyjne. Tutaj Fundacja na miejscu bardzo robi dobrą robotę, robiąc właśnie warsztaty w szkołach i pokazując dzieciom, że one też mogą mieć wpływ i i będą mogły współkreować ten projekt razem z nami. Oni na przykład mierzą w tym momencie, ile trwa światło zielone, i ile, ile trwa światło czerwone na ich przejściu do szkoły. Tak więc mogą zobaczyć, że rzeczywiście coś mogą zrobić i to ma wpływ. I co my, i co my z tym wszystkim zrobimy? No, chcemy się podzielić swoimi doświadczeniami no, z samorządami, chcemy się podzielić z innymi miastami w Polsce i także poza Polską. I wyniki będą dostępne i one już są dostępne, bo, bo mamy stronę www.comobilityedu.pl i na tej stronie możesz możecie sprawdzić, co my w tym momencie robimy, na jakim jesteśmy etapie i jakie mamy plany. Więc to jest też taka strona, która zachęca do partycypacji, do włączenia się. Innych ludzi. My, my my nie jesteśmy absolutnie zamknięci, czekamy na, na, na innych, innych pomysły. W tym momencie na przykład niedługo będzie wjeżdżał taki autobus szkolny, na razie testowy w dzielnicy Wawer, żeby właśnie sprawdzić rodzice bardzo taką mieli potrzebę, żeby właśnie był taki autobus szkolny. I mam nadzieję, że on, znaczy wiem, że on już, że już pojedzie, mam nadzieję, że tam się zadomowi i, i, że, i to, że to rzeczywiście będzie duża zmiana. Podpatrujemy inne miasta, podpatrujemy inne y, kraje, czytamy, uczymy się i, i naprawdę y, wydaje mi się, że ma to sens i że uda nam się zmienić ten transport w Warszawie najpierw, a później gdzie indziej najlepszy. Wy podpatrujcie dobre przykłady, a my was. <głos> będziemy <głos> sprawdzać, co tam się u was ciekawego dzieje, nie tylko na stronie comobility.edu.pl, ale będziemy zapraszać was tutaj na bieżąco, żeby, o, żebyście opowiadali, opowiadały o tym, co nowego w projekcie, jakie są kolejne działania, na jakim etapie jesteśmy i co już wiemy o zrównoważonym rozwoju, transporcie, ekologii i innych <noise> wartościach, które jak sama powiedziałaś, mamy nadzieję upowszechnią się wśród motywacji rodziców i nie tylko. No, póki co jest wygoda. Jest ekonomia <noise> y, prawda, czasu, szczególnie rano, ale, ale to też trzeba zrozumieć, więc wiedza przed nami. Będziemy przyglądać się wam, będziemy aktualizować te informacje. Kasiu, bardzo ci dziękuję za tę opowieść. Ja e, też, trochę dziękuję. rodzicielską, ale myślę, że ci inni słuchacze, którzy y, nie doświadczają takich porannych wyzwań, też wiedzą, o czym mówimy, bo doświadczają innych doświadczeń, rozmaitych y, wyzwań komunikacyjnych. Naszym gościem była dzisiaj dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska, socjolożka, psycholożka, badaczka w projekcie komunikacyjnym. Mobility. Dziękuję Kasiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my słyszymy się, jak zwykle, w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.